Przemieszczając się po supermarkecie, możemy odnieść wrażenie, że rynek jest nasycony setkami produktów, które zapewniają nam jako konsumentom duży wybór, a więc także silną konkurencję, która powinna utrzymywać przystępne ceny i wysoką jakość produktów. Jeśli jednak zaczniemy sprawdzać, kto jest właścicielem danej marki, szybko okaże się, że w niektórych segmentach produktowych mamy do czynienia z monopolami lub oligopolami ogromnych korporacji. Dlatego dziś przyjrzymy się, jakie są daleko idące reperkusje sytuacji, w której jedna firma oferuje szeroki wachlarz podobnych marek lub usług, stwarzając pozory konkurencji. Monopol to sytuacja, w której jeden podmiot jest wyłącznym dostawcą danego produktu na określonym terenie lub posiada tak znaczący udział rynkowy, że marginalizuje swoich konkurentów. W wyniku tego konkurencja jest albo niezwykle ograniczona, lub wręcz zamiera. Efektem czego monopolista nie musi dbać o jakość produktu ani o jego przystępną cenę, bo nie ma konkurencyjnych produktów, które konsument mógłby wybrać. Podobną sytuację możemy obserwować, gdy rynek organizuje się wedle oligopolu. W tym przypadku mówimy jednak o wąskiej grupie podmiotów, które dominują na danym rynku, przez co mogą się porozumiewać w sprawie kwestii takich jak poziom cen czy strategia wytwórcza. Na przykład we Francji, gdy w latach 1997-2004 czterech największych producentów płynów do prania kontrolowało w sumie 90% rynku. Przedstawiciele tych firm spotykali się potajemnie w ustronnych paryskich kawiarniach, ustalając wspólne strategie celem wyeliminowania konkurencji i utrzymania wyższych cen. Taka organizacja rynku, choć niepożądana przez konsumentów, nie musi być jednak skutkiem nielegalnej zmowy. Ograniczona ilość podmiotów działających w danym segmencie może mieć swoje źródła w kwestiach takich jak wyłączny dostęp do kluczowych surowców lub aktywów niezbędnych do produkcji danego dobra lub świadczenia usługi. Przykładem takiej firmy może być Telekomunikacja Polska, firma, która przejęła aktywa państwowego podmiotu Poczta Polska, Telegraf i Telefon, przez co przez kilka lat posiadała wyłączność na infrastrukturę telekomunikacyjną naszego kraju. Kolejno, gromadzenie ogromnego kapitału, który pozwala zarówno działać na większą skalę, co obniża koszt produkcji, jak i przekupywać konkurentów. Tutaj ciekawym przypadkiem jest firma Lundbeck, dostawca farmaceutyków, który, aby zapewnić sobie dominację na europejskim rynku antydepresantów, opłacał swoją konkurencję, aby ta nie wypuszczała leku, jakim jest citalopram, który stanowił tanią alternatywę dla produktów Lundbecku. Czy też posiadanie przez dany podmiot patentów i praw autorskich, które gwarantują mu wyłączność na dostarczanie konkretnego dobra. Tutaj ciekawym przykładem może być patent korporacji Apple z 2010 roku na przenośne urządzenie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, w wyniku którego producenci smartfonów chcący nadać taki kształt swoim urządzeniom muszą kupić licencję od giganta z USA. Takie monopole nazywamy naturalnymi i w świetle prawa bywają one dopuszczalne. Ponieważ podmioty te nie uzyskały swojej przewagi przez protekcję rządową lub nie jest ona gwarantowana bezterminowo, to taka organizacja rynku jest w świetle prawa legalna. Jednocześnie do zabicia konkurencyjności na danym rynku może dojść także za pośrednictwem lobbingu w rządzie lub z powodu prawodawstwa danego kraju. Wówczas mówimy o monopolu sztucznym, który wynika m.in. z wspomnianego prawa, które daje wyłączność na świadczenie określonej usługi lub produkcji danego dobra. Dobrym przykładem może być tutaj firma PDVSA, a więc wenezuelski potentat naftowy, który przez protekcję gabinetu Nicolasa Maduro ma wyłączność na wydobycie ropy na terenie kraju i to pomimo, iż jest w tym procederze skrajnie niewydolny. Takie firmy mogą być oczywiście uznane za strategicznie istotne dla danego kraju i z tego tytułu uzyskać protekcję rządową, np. podmioty zbrojeniowe i energetyczne, jednak bez odpowiedniego nadzoru weryfikującego ich działanie mogą się one łatwo degenerować. Może też dochodzić do protekcji prawnej przed zagraniczną konkurencją. Tu możemy przytoczyć przykład krajów dawnego bloku sowieckiego, gdzie zakazany był import produktów z Zachodu, w związku z czym lokalni producenci często mogli się utrzymać pomimo dostarczania mniejszej ilości gorszych jakościowo dóbr. Podobny podział moglibyśmy wskazać dla oligopolu. Właśnie dlatego nie każdy tego typu przypadek jest przez rządy ścigany, pomimo jego niekorzystności dla przeciętnego konsumenta. Ciężko jednak nie dostrzec, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z coraz bardziej postępującym procederem koncentracji rynków. Na przykład firma Nestlé, która kontroluje dziś w Polsce marki takie jak Nescafe, Dolce Gusto, Nespresso, Nałęczowianka, Dar Natury, Cheerios, Cinimini, KitKat, Lion, Gerber, Purina, Maggi czy Winiary. A to jedynie sam czubek góry lodowej. Warto się więc pochylić nad tym, co zmieniło się w postrzeganiu tego zjawiska w ostatnich dekadach oraz jak podchodzą do tego różne rządy. W jednym ze swoich materiałów ekonomista Robert Reich wskazuje, że jeszcze u progu XX wieku podejście do kwestii koncentracji rynków ze strony rządu Stanów Zjednoczonych było zgoła inne niż dzisiaj. XIX wiek był bowiem świadkiem narodzin prawdziwych potęg gospodarczych na terenie USA.
Northern Securities Company kontrolowało ponad 80% linii kolejowych i telegrafów na terenie kraju, a Standard Oil Trust był monopolistą rynku paliwowego. Dostrzeżono wtedy, że włodarze tych podmiotów stają się nie tylko niezwykle wpływowymi ludźmi, ale także są w stanie wykorzystać swoją pozycję do prowadzenia lobbingu w Kongresie, co wpływało na sposób funkcjonowania całego kraju. I tak za kadencji prezydenta Teddy'ego Roosevelta w oparciu o ustawę antymonopolową z 1890 udało się obie te firmy rozbić na mniejsze podmioty. Argumentowano to faktem chęci ochrony konsumentów, którzy byli zmuszani do płacenia coraz większych kwot za oferowane przez te podmioty usługi. Ówcześni rządzący krajem zrozumieli, że wzrost kosztów transportu odbija się negatywnie na całej gospodarce kraju, gdyż każda gałąź gospodarki wymaga paliwa lub transportu kolejowego. Zmniejszało to też mobilność samych obywateli, którzy szukali pracy, co przekładało się na wzrost bezrobocia. Jednak od tamtego czasu paradygmat w tej kwestii znacząco się zmienił. Szczególny wpływ miała na to tak zwana szkoła chicagowska, czyli grupa ekonomistów skoncentrowana wokół postaci Miltona Friedmana oraz rozwój koncepcji ekonomii klasycznej w latach 80. Zaczęto wówczas dostrzegać, że korporacje, które są w stanie przejąć duży udział na danym rynku, muszą być efektywne w optymalizacji kosztów, więc karanie ich jest równoznaczne z karaniem za efektywność. Taka argumentacja trafiała też do ówczesnego gabinetu Ronalda Reagana, co sprawiło, że prawo antymonopolowe w USA praktycznie przestało działać na nieszczęście konsumentów i pracowników. Wtedy jednak też z rozrostu dużych potentatów przemysłowych Stany Zjednoczone otrzymywały wyraźne korzyści. Duże podmioty zapewniały krajowi dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a wzrost PKB wynikający z rozwoju choćby Doliny Krzemowej dawał krajowi przewagę w wyścigu zbrojeń prowadzonym z ZSRR. Niestety konsekwencją centralizacji rynku okazało się też zawyżanie cen produktów oraz spowolnienie wzrostu płac realnych. Wtedy też w kraju zaczęły podupadać nawet duże koncerny produkcyjne, np. Ford, nieprzygotowane do konkurowania z podmiotami z zagranicy, przez co na początku lat 80. kraj dotknął skok bezrobocia powyżej 10%. Właśnie przez obserwacje prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych Unia Europejska stara się obecnie prowadzić odmienną politykę antymonopolową. Dostrzegając społeczny koszt monopolu, stary kontynent zaczął znacznie bliżej przyglądać się praktykom korporacji mających ogromny udział w swojej gałęzi rynku, czego skutkiem są wyroki takie jak niedawna kara nałożona na Meta za naruszenie prywatności jej użytkowników w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Nie tylko udowodniono potentatowi social mediów, że dopuszcza się on łamania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ale do tego wskazano, że tworzy on zagrożenie dla bezpieczeństwa wspólnoty. Dane Mety były bowiem w przeszłości wykorzystywane choćby przez Cambridge Analytica w trakcie wyborów USA w 2016 i były używane przez sztab Donalda Trumpa, co niektórzy odbierają jako hakowanie procesów demokratycznych. Jakby tego było mało, social media to również ważne źródło codziennych informacji. Przykładowo w Polsce niemal 39% ludzi jako główne źródło newsów wskazuje właśnie social media. Jeśli zaś te są pozbawione mechanizmu konkurencyjnego, to firmie brakuje bodźca do weryfikacji trafiających tam treści, co skutkuje wzrostem dezinformacji i spadkiem jakości dyskursu publicznego. Dowodem na to może być zresztą przesłuchanie Marka Zuckerberga przed Komisją Senacką w USA, podczas której przyznał on, że jego platforma jest pod ciągłym atakiem ze strony farm troli tworzonych w Rosji oraz że ma on problem z przestrzeganiem rządowych wytycznych dotyczących prywatności. Firma jednak zasadniczo nie podejmuje walki z tym problemem, zasłaniając się skomplikowaniem procederu, a ponieważ nie ma istotnej konkurencji i użytkownicy nie mogą łatwo wybrać innego medium, które nie miałoby tego problemu, to Facebook nie czuje żadnej presji do rozwiązania go. Mimo, że firmie udowodniono, iż jej standardy moderacji są niewystarczające, szczególnie w regionach, gdzie rozwija się cyberprzestępczość, takich jak Azja czy Afryka. Patrząc na to wszystko, współczesny świat zdaje się mieć coraz większy problem z kontrolowaniem tego procederu. Być może zwłaszcza w usługach cyfrowych, do których trudno aplikować tradycyjne regulacje antymonopolowe. A w coraz bardziej skomplikowanym świecie zwyczajnie trudno jest otworzenie skutecznego prawa, które powstrzymywałoby to zjawisko bez tworzenia dodatkowych problemów. Zatem czy zjawisko, które ma destruktywny wpływ na stan portfeli oraz jakość dóbr i usług, będzie postępować? To dopiero czas pokaże. A jeżeli szukacie interesujących prezentów na święta, to zapraszamy do sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie koszulki i kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także książkę Wojna idei, myśl po swojemu, w której zebranych i rozwiniętych jest wiele tematów poruszanych na obu naszych kanałach. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.